Mazur, menadżer m.in. Kamila Łaszczyka i Mariusza Wacha. Zaczniemy od Kamila Łaszczyka. Może jak tam sytuacja Kamila, bo widziałem, że wraca do formy i całkiem już dobrze sobie radzi po tej kontuzji, po operacji. Tak, wraca do formy, tylko ta noga jeszcze się nie zagoiła w 100%. Coś tam zaczyna się ruszać boksersko, ale mówi, że na przykład na palcach jeszcze nie może stać. No i czekamy, no. Czekamy, jak tylko będzie, że już będzie mógł sobie trenować, boksować. Chcemy zrobić taką lekką walkę, no bo jeszcze u Mateusza na dwóch galach w tym roku ma zawalczyć. A chcieliśmy zrobić taką galę, żeby sobie Kamil zawalczył. Mhm. Była jakaś taka ocena już lekarza, kiedy ewentualnie może stoczyć pojedynek? Wiesz co, Kamil mi tylko tyle powiedział, że 80% jest zagojone, to ścięgno Achillesa. A o takiej ocenie mi kompletnie nic nie mówił. Mhm. Jutro będzie tutaj, to się go zapytasz. O, bardzo fajnie. To teraz mówisz o małym, teraz o dużym. Mariusz Wach jedzie do Deontaya Wildera, do Alabamy sparować podobno. No podobno, że jedzie, też tak słyszałem, że ma jechać w połowie przyszłego miesiąca, na miesiąc czasu. Mhm. No i rozmawiałeś na pewno z Mariuszem Wachem o tym, jak jest do tego nastawiony, nastrojony. Rozmawialiśmy razem tutaj przed chwilą. No. Nie, no on jest nastawiony, że jak pojedzie, no to pojedzie. Jak nie pojedzie, to nie pojedzie. Nie wiesz, jak Mariusz jest nastawiony. Mariusz jest zawsze pozytywnie na wszystko nastawiony, ale jeżeli będzie jechał, to jest taki plan, żeby Kamil też z nim poleciał. Mhm. Tak wczoraj z Mariuszem. Ale Kamil nie będzie z Wilderem sparował. Nie, no bo by go Kamil zrobił w 15 sekund. Szybszy. No to po co? No Kamil jest dużo szybszy, nie? Ale jesteśmy za tym, że znaczy z Mariuszem się rozmawiam dzisiaj, że jak coś, to może Kamil też by poleciał. Będziemy jutro rozmawiać na ten temat. Fajna opcja. Jakie plany dla Mariusza? Bo już mówiłeś, że z koniami ma nie boksować, to z kim teraz? Mówię, że z koniami nie boksuje, a boksuje z Wilderem. No ale Wilder nie jest taki koń, bo jest mniejszy od niego. A. Znaczy mniej waży, nie? Czyli z Wilderem mógłby. No nie, no to z Wilderem mógłby, wie. Wiesz, to Mariusz decyduje, ja to co mam do gadania. Ja, dla mnie fajnie, że mogę sobie jechać gdzieś na galę czy coś, że z Mariuszem, że mamy takie wszyscy tam relacje. Ja, Rafał Biernacki, Mariusz, Kamil Łaszczyk, Piotrek Wilczewski, że mamy fajne relacje, że możemy gdzieś tam zawsze pojechać, że chłopaki mogą zarobić. No i tyle, no. Michał, znasz mnie. Ja dla każdego chcę jak najlepiej. Też na koniec twój typ na walkę Szpilka Różański? Wiesz co, no wiadomo, że jak Artur będzie chodził dobrze na nogach, tak mi się wydaje, to wygra Artur. A jak da się celnąć i będzie opuszczał ręce, no to Różański. A ty komuś tu kibicujesz? Wiesz co, znam jednego i drugiego, lubię Artura, Różańskiego też lubię. Jestem taki, wiesz co, ani za jednym, ani za drugim, chcę zobaczyć dobry boks. Będę kibicował Masternakowi. Chociaż Polskiego też lubię. Dobra, dzięki. Dzięki.